Witam państwa serdecznie, ze mną w studio pan Stanisław Michalkiewicz, redaktor Stanisław Michalkiewicz i doktor Lech Kowalski. Proszę państwa, mówimy tutaj o genezie naszej elity, tej współczesnej, i doszliśmy w tych rozważaniach, doszliśmy w tej opowieści do lat 80., do 89 roku. Nie udało mi się obronić ani na jotę honoru tutaj Ludowego Wojska Polskiego, bezpieki, byłem tutaj trochę adwokatem diabła oczywiście, ani sądownictwa ówczesnego, czasów PRL, i dochodzimy do lat 80., drugiej ich połowy. No i panowie, jak, no wiemy, była Magdalenka, wiemy, że nastąpiło porozumienie pomiędzy częścią opozycji a służbami, a przywództwem partii w osobie Jaruzelskiego i Kiszczaka. No wiemy o tych rzeczach, które już dzisiaj dla nikogo nie są tajemnicą, ale kto tak naprawdę był mózgiem tej całej operacji? Bo to, panowie, to jest jedna z najbardziej udanych, śmiem twierdzić, i najbardziej inteligentnych operacji wywiadu, to przejście z PRL-u do III RP, jak obserwujemy owoce owego przejścia. Więc jak panowie to widzą? Kiedy to się zaczęło, to swoiste porozumienie, ten swoisty koncept nowego otwarcia, koncept otwarcia 89 roku, i kto był mózgiem tej operacji? Panie doktorze. Powiem tak panu. Dla mnie to jest taka data, 1986 rok, jest posiedzenie Komitetu Obrony Kraju i Kiszczak melduje Jaruzelskiemu, że opozycja się do niego zwraca, czy na ustalonych przez nich warunkach oni mogliby się ujawnić. To jest taki okres wtedy, kiedy ta opozycja ma już naprawdę wszystkiego dosyć. To jest rok 86. I Jaruzelski mówi do Kiszczaka tak: możesz z nimi rozmawiać, ale tylko i wyłącznie za pośrednictwem służby bezpieczeństwa. I takie rozmowy zaczynają mieć miejsce. Kiedy pisałem książkę i gromadziłem materiał do tego krótszego ramienia Moskwy o wojskowej służbie wewnętrznej, to tam widać, jak Kiszczak zostaje wykreowany, wręcz wykreowany przez opozycję na męża opatrznościowego III RP. Oni nie chcą z nikim innym rozmawiać, chcą rozmawiać tylko z Kiszczakiem. Kiszczak za tą operację, co pan wspomniał o okrągłym stole, ja kiedyś powiedziałem, że powinien dostać esbeckiego Nobla, prawda? Była perfekcyjna. Proszę mi wierzyć, naczytałem się dziesiątki tysiące dokumentów, te, które WSW gromadziło. I tam analizy to są, no, można powiedzieć, najwyższy poziom operacyjny osiągnęły w okresie poprzedzającym okrągły stół. Ci ludzie, którzy tam są dopuszczeni do tego stołu, tam nie ma nikogo, nikogo, którego by sobie nie życzył Kiszczak widzieć przy tym stole. Proszę nie wierzyć dzisiaj tam tym różnym fantastycznym opowieściom, jak się ścierali o tego czy o innego. Nie, Kiszczak był jednopalczasty, wskazywał: ten będzie, ten będzie, ten będzie. Służby rozpracowywały, rozbijały w międzyczasie cały układ wrocławski Kornela Morawieckiego, który, prawda? Nie pojawił się, tak, przy okazji. Później panią Annę Walentynowicz na Wybrzeżu i tą drużynę tego Lecha, prawda, przywołali do tego stołu. Wie pan, ja Wałęsie kiedyś zadałem takie trzy pytania na konferencji IPN-u, bo mnie zaczął denerwować. On tam przyszedł i polował na Cęckiewicza, chciał go tam usadzić. Ten zrezygnował, bo byłoby wielki krzyk był. I spytałem się Wałęsy: panie prezydencie, czy nie odczuł pan w rozmowach poprzedzających okrągły stół, że zarówno Jaruzelski, jak i Kiszczak wiedzieli o pana przeszłości? Czy wykorzystywali w tych rozmowach? Odpowiedział mi w swoim stylu: nic nie zrozumiałem. Drugie pytanie zadałem mu, czy po 89 roku dawali mu też odczuć, prawda? W tym samym tonie mi odpowiedział. Ale na trzecie pytanie zadałem mu: dlaczego pan pobiegł na Oszczepników 5 do willi Kiszczaka na krótko przed wyborem na prezydenta? Po co pan tam był? Czemu pan tam tyle czasu sam na sam z nim rozmawiając poświęciliście? O co chodziło? No i tutaj on zaczął mówić, że przyznał się, że poszedł, żeby się dowiedzieć, czy te teczki na niego w końcu są, czy nie ma. Tam trochę bełkotał jeszcze, prawda? Ale
to zostało wszystko ułożone, pięknie wyczyszczone. Naród miał swój spektakl, prawda, telewizyjny. Zebrali się raz przy tym okrągłym stole, potem już się nie spotykali. To po prostu, to tylko było wywołany taki symbol, prawda, tak, dla gawiedzi, dla narodu. Czyli świetna reżyseria filmowa, świetna wszystko, organizacja. No, zdolny mieliśmy wywiad, prawda? No, bo to nie tylko ta strona przygotowywała. Tak. Ja bym jednak znowu się cofnął w czasie do stanu wojennego. W stanie wojennym było internowanych około 10 tysięcy ludzi. Między innymi Edward Gierek, Piotr Jaroszewicz, czyli tam. Otóż no to, że tam innych internowali, to jasne, ale dlaczego Edwarda Gierka? Przecież on by na socjalizm ręki nie podniósł, na sojusze i tak dalej. Nigdy by mu taka myśl nie przyszła do głowy. A jednak, moim zdaniem, to była taka aluzja, informacja dla społeczeństwa. Partia się nie liczy. Proszę, wsadziliśmy za kratki Gierka i ani jeden głos się nie podniósł w jego obronie. Liczymy się tylko my teraz, wywiad wojskowy i SB. I administrują w zgodzie w stanie wojennym aż do połowy lat 80. Czyli gra na wewnątrz też, tak, prawda? W połowie lat 80. dochodzi do zderzenia między bezpieką i wywiadem wojskowym. Takim umownym, symbolicznym początkiem tej wojny jest zamordowanie księdza Popiełuszki, a pod koniec 84 roku, a zakończenie tej wojny ma miejsce w maju 85 roku i takim spektakularnym objawem tego zakończenia, jednocześnie wskazującym na to, kto wygrał, a kto przegrał, było zdymisjonowanie generała Mirosława Milewskiego ze wszystkich stanowisk partyjnych i państwowych, czyli ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych i członka biura politycznego. To wskazywało, że zwycięzcą jest wywiad wojskowy, że SB-cja została rozgromiona. I to się potem objawiło w 89-90 roku. SB zostało poddane weryfikacji, a wywiad wojskowy nie. A dlaczego nie? Przeszedł przecież w szyku zwartym transformację ustrojową. A dlaczego nie? A dlatego, że to on przygotowywał całą tę transformację, przeprowadzał i ją nadzorował. To z jednej strony, a z drugiej strony pan Daniel Fried, który wtedy był urzędnikiem Departamentu Stanu, bo transformacja ustrojowa była wynegocjowana przecież. Kiedy się rozpoczyna, kiedy się pojawiają spółki nomenklaturowe w Polsce? Po 86 roku, po spotkaniu w Reykjaviku, kiedy to się okazało... Spotkaniu Reagana z Gorbaczowem. Tak, z Gorbaczowem, kiedy to się okazało, że istotnym elementem tego nowego porządku politycznego w Europie będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy. Trzeba się było na to przygotować. No to wiadomo było, że już znajomość Marksa na wyrywki nie będzie szczeblem do kariery, tylko stan posiadania. No ale jak tu stan posiadania zgromadzić, kiedy wszystko jest państwowe? No trzeba było zacząć rozkradać majątek państwowy i tak nastąpiło uwłaszczenie nomenklatury. Jeszcze, a z drugiej strony, to był jeden taki systemowy nurt. Drugi systemowy nurt to była selekcja kadrowa w strukturach podziemnych, o której pan doktor wspomniał. Możemy się dowiedzieć o tym z notatek z rozmów Jacka Kuronia z pułkownikiem Służby Bezpieczeństwa Janem Lesiakiem. Z tych notatek wynika, że Jacek Kuroń za pośrednictwem pułkownika Lesiaka, bo przecież nie on był adresatem oferty politycznej, tylko właśnie wywiad wojskowy, czyli generał Kiszczak i Jaruzelski, przedstawia taką ofertę. Jeżeli władza dyskretnie pomoże nam w wyeliminowaniu ekstremy z podziemnych struktur, to my w rewanżu udzielimy władzy gwarancji zachowania pozycji społecznej i tego, co sobie teraz kradnie. Nikomu nic się nie stanie. I tak, taka selekcja nastąpiła. W rezultacie przy okrągłym stole i w Magdalence spotkało się grono osób zaufanych. Jak przecież Kuroń, to były osoby, które wyhamowywały. Pamiętamy wypowiedzi Wałęsy z połowy lat 80. Mówił, po co już jakiekolwiek demonstracje, ja już jestem za stary, po co. Były takie nawet buforowe twory, jak pakt antykryzysowy.
pod asumpcją pana Goliszewskiego. Przywałeś się. Republika jemu się pana kiedyś, Króla. Jemu się kiedyś z tego bełkotu wypsnęło takie szczere wyznanie. To mu się oni zdarza. Udawali władzę, a my opozycję. Nie, to szczerze powiedział. Wszystko na ten temat, wszystko na ten temat. My tutaj dużo ciepłych słów powiedzieliśmy przed chwilą. Panowie powiedzieli o Kiszczaku. Doceniliśmy jego kunszt, jego zawodostwo, to, co zrobił, to, jak przeprowadził komunizm przez Morze Czerwone. Ale powiedzmy sobie, no, jak to było z innymi służbami? Czy służby polskie mogły tak sobie spokojnie działać? Jaki wpływ był tutaj służb amerykańskich? Pan o tym sygnalizował, panie redaktorze. No i służb sowieckich. Czy to wszystko było poza no, tymi wielkimi braćmi? A jeśli nie, to w jaki sposób służby silniejsze, czyli sowieckie i amerykańskie, współtworzyły tą rzeczywistość 89 roku. Jeśli pan doktor pozwoli, proszę, to może proszę. Ja, bo tu mam ulubioną teorię spiskową swoją. Otóż poza tymi dwoma nurtami systemowych przygotowań do transformacji ustroju pojawił się nurt trzeci, przygotowań prywatnych. Najtwardszym jądrem komuny była bezpieka wojskowa i cywilna. To są ludzie wprawdzie zdemoralizowani, ale inteligentni i spostrzegawczy. I oni postawili sobie pytanie, no dobra, Sowieci się wycofają, czy lada dzień, a ja co? Przecież to ze mną będzie. Jaką ja mam polisę ubezpieczeniową na wypadek, kiedy czyjś nieubłagany palec skaże na mnie, powie, na powróz łajdaka? No kto mnie wtedy obroni? A ponieważ są inteligentni i sprytni, to domyślili się, że jak się Sowieci wycofają, to nastąpi odwrócenie sojuszy. No to po co czekać na odwrócenie sojuszy? To już teraz trzeba się przewerbować na służbę do naszego przyszłego sojusznika i on mnie obroni jako swojego agenta. I tak doszło do ukształtowania się w naszej młodej demokracji trzech stronnic ruskiego, pruskiego i amerykańsko-żydowskiego, które rządzą Polską rotacyjnie, w zależności od tego, kto tutaj zyskuje wpływy polityczne. Ciekawe, jakby pan to partyjnie dziś przypisał. Proszę bardzo. To może być proszę bardzo interesujące. Tak. Stronnictwo ruskie w tej chwili tak, Polskie Stronnictwo Ludowe jest, zdaje się, już na no, krawędzi. Pawlak ze swoją atencją do Gazpromu tak, mógłby no tam pan Piskorski, Jęczy i Locha tam w Lochu, co prawda nie postawiają mu żadnego oskarżenia. To, co tam prokuratura ujawniła, to są jakieś brednie. Ale faktem jest, że płacimy niebywałą cenę za tak, gaz jeśli dzięki chodzi, jego tak, jeśli chodzi, no to stronnictwo ruskie jest w defensywie, bo jesteśmy pod kuratelą amerykańską. Stronnictwo pruskie, jego ekspozytura polityczna to Platforma Obywatelska. Tu się zgodzimy. I stronnictwo amerykańsko-żydowskie to jest Prawo i Sprawiedliwość. I dlatego wygrało wybory w 2015 roku, że w 2013 roku Amerykanie wrócili do aktywnej polityki w naszym zakątku Europy. Prezydent Obama zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie. To świadczyło, że Stany Zjednoczone wracają do aktywnej polityki, a my wracamy pod kuratelę amerykańską. W związku z tym... A nowelizacja ustawy o IPN to wypadek przy pracy? Tego... To nie jest wypadek przy pracy. Ugrupowania? Przypomnę, nie, to ugrupowanie chciało tam sprawdzić, jak daleko może tu brykać. I okazało się, że nie może wcale brykać. No. Polska została wytarzana w smole i w pierzu na oczach całego świata, co rząd potraktował jako wielki sukces. Mnie to przypomina taki obraz kobiety, która właśnie doświadczyła gwałtu zbiorowego, po czym wybiega na ulicę i mówi do, woła do przyrodniu, patrzcie, jakie mam powodzenie u mężczyzn. Dosyć czarny humor. Tutaj jeszcze bym nawiązał do tego, co pan redaktor mówił. Otóż, kiedy pan weźmie teczki personalne kadry dowódczej, tej zawodowej, która przeszła przez rok 89, to ma pan tak, do 89 roku kursy, akademie, prawda, sowieckie i wie pan, od razu ma pan po 90 roku prawie cała czołówka przechodzi kursy języka angielskiego, bo prawie nikt nie znał i proszę pana, zaczynają się szkoły amerykańskie, prawda? I to co, a to są ci sami ludzie, no, no najlepiej to obrazuje taki generał o nazwisku Stanisław Koziej, znana postać, prawda? O, tak, znana. Proszę pana, przed 89 rokiem główny strateg i piewca Armii Czerwonej, no skrypty, książki, wszystko, na Akademii jeszcze tej Sztabu Generalnego to było trzeba recytować wręcz Kozieja.
po 89 roku, kiedy jak się zdołał przytulić do Komorowskiego, prawda, pierwszy strateg, można powiedzieć, Polski w NATO, prawda? Nigdzie pan nie znajdzie jego poprzedniego dorobku naukowego przed 89. Teraz wszędzie wybija na tapecie po roku 90. I oni tak się właśnie przepotwarzali. Jerzy Zalewski w takiej książce, tak, Pod prąd przytacza rozmowę Macieja Zalewskiego, który był, tak, w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta Wałęsy z rezydentem CIA w Warszawie. I CIA, tak, znaczy. Tak, i ten Maciej Zalewski pyta tego, co mamy zrobić z agentami, przecież tu kurczę mamy, państwo jest podminowane, a ten mówi nic. No jak to nic? A tak to nic. Oni mieli zostać odwróceni i zostali odwróceni. I tak ma być. Tak jest. No tak, i tak jest. No to jak tak ma być, to tak jest. To mi przypomina historię z mojego rodzinnego Poznania, którą już w kuluarach panu opowiadałem, jak to jeden z wysokich funkcjonariuszy SB, późniejszy pułkownik Henryk Jutkowiak, najpierw katował przewodniczącego Rozwalaka i doprowadził go do tego, że podpisał lojalkę przewodniczącego Solidarności w Poznaniu w roku 80-81, a później w nagrodę został agentem Stasi, a później po powrocie w 86, w tym momencie, o którym wspomniał pan redaktor właśnie, tym krytycznym i tym momencie przewartościowania pewnego, także biznesowego, owej elity, on został kadrowym, bo wiecie panowie, jak to było ze spółkami polonijnymi, kadrowym, który ustalał, kto ma być w zarządzie spółki polonijnej. Tak, bo jest, żeby założyć spółkę polonijną, to poza inicjatywą i pieniędzmi z zagranicy, z jakichś polonijnych być może środków, trzeba było mieć w zarządzie człowieka z SB, po prostu z WSW. No i właśnie te osoby ten pan ustalał, pułkownik Henryk Jutkowiak, a w 89 roku został prezesem organizacji przedsiębiorców. Organizacji przedsiębiorców, no przy czym ci przedsiębiorcy do dzisiaj, ta organizacja istnieje, proszę państwa, to jest dzisiaj w Poznaniu, w Wielkopolsce, najpoważniejsza organizacja, Wielkopolski Klub Kapitału, zrzeszająca ową elitę przechrzczonych funkcjonariuszy, agentów, przedsiębiorców. I drodzy państwo, nadal prezesem, już teraz honorowym w ostatnich latach, ale jednak dzierżącym kierownicę na tylnym siedzeniu, jest ten oficer SB, Henryk Jutkowiak. I to jest taki epilog trochę tej historii, tego wywodu. To nie jest epilog, panie redaktorze. To jest wręcz prawidłowość. Tak, dlatego, że żeby już tam nie rozpamiętywać tak przeszłości, to przypomnę fakt, no jeszcze cieplutki. Zakończył się festiwal tam Jurka Owsiaka w Kostrzynie nad Odrą. Panie redaktorze. Tak? Proszę państwa, musicie zostać z nami. My musimy teraz zawiesić tą rozmowę, bardzo ciekawą. Wrócimy do niej za momencik. Zostańcie przed telewizorami. Za chwileczkę ciąg dalszy genezy naszej współczesnej elity będzie się jeszcze działo.